Zgodnie z kalendarzem świąt nietypowych 28 października co roku obchodzimy Dzień Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów. Z tej okazji w Dębicy odbyła się akcja promująca zdrowy i relaksacyjny tryb życia. W trakcie tego oryginalnego wydarzenia można było m.in. posłuchać interesujących wykładów i prelekcji na temat zdrowia, wziąć udział w warsztatach i panelach, ale przede wszystkim przez kilka godzin zrelaksować się i odpocząć od codziennych, stresujących obowiązków. Pomimo alertów, pomimo pogody, frekwencja dopisała. I zarówno wśród gości, jak i wśród prelegentów i wśród wystawców, więc to już jest dla mnie olbrzymia zapłata. I słyszę też, że na sali jest cisza, że Państwo słuchają, że myślę, że to wydarzenie wpisze się na stałe w kanon takich wydarzeń i imprez cyklicznych. Wiedzieliśmy, że trzeba coś zrobić fajnego. No i co zrobić? No właśnie ja z pracy zawodowej zaczęłam jej opowiadać o sytuacjach, kiedy obserwuje się, że ludzie są oddaleni po pandemii, że są tacy zamknięci, że potrzebują rozmów, dużo wsparcia. Widać ten stres wśród mam na przykład, bo trzeba się spieszyć do szkoły, bo trzeba odrobić zadanie, bo trzeba zrobić obiad. Tego jest bardzo, bardzo dużo. Marta w swojej pracy zawodowej również spotyka się z klientami i też myśmy stwierdziły, że kurczę, no takim z jednym słowem, które się nam wynurzyło z tej naszej rozmowy, właśnie jest stres. No i tak, no ale stres, no ale no co tu zrobić z tym stresem, nie? No jak to nazwać? No i powiem tak szczerze, otworzyłam kalendarz, ja mówię, czekaj, kiedy to robimy? No w październiku. I 28 października jest dniem odpoczynku od szarganych nerwów, więc wow, mamy pomysł. No i właśnie, i Marta to zaaprobowała, i ja. I tak powolutku dobrnęłyśmy. Widać, jaka jest duża liczebność osób, które się tutaj spotkały. Widać liczbę prelegentów, którzy z wielkim zaangażowaniem przekazują swoją wiedzę. Drodzy Państwo, ja myślę, że nasze życie na tym polega, że Bóg daje nam problemy po to, żebyśmy je rozwiązywali. Myślę, że gdyby nie te problemy, człowiek by cofał się poniekąd w rozwoju, dlatego że każdy problem wymusza od nas rozwiązania, wymusza myślenia i nie każdy potrafi sobie radzić z tymi problemami. Ja zawsze jednak mimo wszystko polecam wszystkim Państwu, aby podpierać się optymizmem. Każdy problem ma swoje rozwiązanie i swój pozytywny finał. Podczas spotkania specjaliści w dwóch panelach m.in. mówili o tym, jak można skutecznie poradzić sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. Pierwszy panel dotyczył psychologii mózgu i umiejętności pobudzenia w sobie uczucia radości. W drugim doktor farmacji Lucyna Samborska mówiła o sposobach radzenia sobie z depresją i towarzyszącym jej stresem. Inni prelegenci także opowiadali o tym, jak można przetrwać stresujące, ciężkie dni w naszym życiu i jak poradzić sobie w sytuacjach kryzysowych. W trakcie dnia odpoczynku dla zszarganych nerwów w Dębicy ponad 20 firm z naszego regionu promowało również swoje usługi fizjoterapeutyczne, kosmetologiczne, dietetyczne, a także fryzjerskie i zachęcające do zdrowego, aktywnego stylu życia. Otaczająca nas rzeczywistość i stres codzienny sprawia, że coraz więcej ludzi nie radzi sobie ze stresem. Dlatego takie wydarzenie uważam, że jest bardzo ważne i powinno być więcej takich okoliczności, żeby móc się spotkać, posłuchać tak mądrych wykładów i konsultacji również z innymi specjalistami. Cieszę się, że mogłam tutaj dzisiaj być z Państwem. Jestem na stoisku gabinet masażu. Wykonujemy zabiegi na całe ciało, drenaż limfatyczny. Zajmujemy się fizykoterapią, ćwiczeniami, masażem kobiet do twarzy. Bardzo serdecznie polecam tego typu zabiegi, ponieważ w dzisiejszym świecie i stresie pomagają nam tutaj złagodzić te wszystkie dolegliwości. Nasze stoisko jest oczywiście bardzo istotne, bo dieta tak samo wpływa tutaj na stres, na to jak reagujemy w ciągu dnia, dlatego musimy też uważać szczególnie na takie tak zwane podjadanie w stresie, co tutaj większość nas zgubi. Tak, co więcej z takich interesujących sytuacji ogólnie, tak, wydarzenie bardzo ciekawe, jak najbardziej ten stres towarzyszy nam na co dzień, w każdej chwili powinniśmy starać się go unikać, no ale wiadomo, jak unikać stresu, jak na każdym kroku jest, dlatego tutaj właśnie takie wydarzenie uświadamiające, jak sobie radzić z tym stresem, jak podejść pod kątem diety.
Wydarzenie uświetnił pokaz mody oraz muzyczne aranżacje specjalnie przygotowane przez grupę przyjaciół z okolic Dębicy w składzie Grzegorz Ryguła, Damian Krawiec, Mariusz Niemiec i Marek Gruda, którzy dodali klimatu całej imprezie. Wraz z moimi przyjaciółmi, którzy są tutaj ze mną obecni, zagraliśmy 3 utwory. Założeniem dzisiejszego wydarzenia było to, że te utwory zagraliśmy bez żadnych prób. Chodzi o to, by te emocje były bardzo spontaniczne poprzez muzykę. Zresztą tak wszyscy muzycy wyrażamy siebie. Uważam, że człowiek nie jest robotem, więc każdy utwór, każda piosenka, każdy numer muzyczny jest zagrany za każdym razem w inny sposób. Ja myślę, że uczestnicy tego wydarzenia przyjęli to dosyć pozytywnie. Chcieliśmy pokazać, że muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, ale potrafimy, czy poprzez ekspresję, poprzez dynamikę, pokazać, że można opowiadać w pewien sposób piosenki, muzykę, dlatego że każdy utwór muzyczny jest połączeniem poniekąd i poezji, literatury, i matematyki. Dlatego też muzyka niesamowicie kształci nas jako osoby. I uważam, że każdy powinien spróbować w wolnej chwili w ramach relaksu, czy to spróbować grać na instrumencie, czy to pośpiewać. Dzień odpoczynku dla zszarganych nerwów w Dębicy to z pewnością trafiony pomysł, oryginalna i bardzo udana impreza, a organizatorzy zapewniają, że takie wydarzenia będą w przyszłości cyklicznie organizowane w naszym mieście.